chyba wszyscy widzą, że się marsz udał, że jest mnóstwo ludzi, są wielkie emocje, mnóstwo ludzi przejętych po prostu demokracją, troską o naszą wolność. Przyszli, żeby to zamanifestować. Wspaniałe wydarzenie, myślę. Uważa pan, że demokracja w Polsce w tym momencie naprawdę jest zagrożona? Naprawdę należy wychodzić na ulicę, żeby jej bronić? Myślę, że moje zdanie tu nie ma wiele do rzeczy. Wszyscy, którzy tutaj są, którzy są dookoła nas, którzy przyjdą na ten marsz, tak uważają. Ja również, oczywiście. Na początku na pewno mówiliśmy to, co jest dla nas ważne, dla organizatorów. Mówiliśmy o demokracji. Z przodu staraliśmy mówić, nie jesteśmy w stanie zapanować nad tak wielką liczbą ludzi, a te emocje są ogromne, tak? To są emocje, które też trzeba być może zagospodarować, żeby nie wybuchły w sposób niekontrolowany, więc staramy się zaoferować pomoc, ukierunkować wszystkich, że walczymy o demokrację, a nie chcemy nikomu robić krzywdy, nie chcemy niszczyć demokracji, nie chcemy się spierać z demokratycznym wyborem Polaków, nie mamy nic przeciwko wynikowi wyborów, walczymy z tym, czy przestrzegamy przed łamaniem prawa przez osoby pełniące konkretne urzędy. Będą kolejne marsze? Trudno powiedzieć w tej chwili, ale sądząc po tym, co się dzisiaj wydarzyło, co słyszę od ludzi, którzy dzisiaj z nami szli, to chyba będą. Bo jest taka potrzeba, bo Polacy po prostu chcą pokazać, co jest dla nich ważne.